Witam serdecznie w kolejnym filmie na tym kanale. Ja nazywam się Bitcoinowy. Dzisiaj pokażę wam fajną aplikację, na której możecie zebrać tylko i wyłącznie Bitcoin Cash'a, ale zanim wam to pokażę, pokażę wam jak założyć portfel na stronie Coinbase, ponieważ ta aplikacja, o której mówię dzisiaj, obsługuje tylko ten portfel. Potem pokażę wam jak zbierać na tej stronie, na tej aplikacji, ale najpierw pokażę wam intro. Ok, możemy zaczynać. OBS pokazuje, że się nagrywa, więc tak, możemy zacząć. Zaczniemy od tego, że stworzymy sobie na początku portfel, na który będziemy przelewać nasze Satoshi Bitcoin Cash'a z aplikacji, o której dzisiaj będę za chwilę mówił. Tylko właśnie na początku chciałbym wam pokazać, jak założyć portfel, żebyście później mogli sobie gdzieś wypłacać te Satoshi, nie? Żebyście mogli coś z nimi zrobić, a nie tylko je zbierać. A więc, no tutaj podajemy swoje prawdziwe dane. U mnie to będzie fajny gość oczywiście. Fajny gość 995@gmail.com. Fanki możecie pisać. Staram się odpisać jak tylko będę mógł. Hasło. To też damy sobie jakieś takie fajne. Będzie fajnie? Będzie fajnie. Excellent jest. Okej. No dobra. To najpierw tutaj się rejestrujemy. Zachować proszę to hasło, bo nie lubię się logować nigdy. W sumie no nie będę tego używał, tak? Bo to jest takie poboczne, tylko żeby wam pokazać, tak, jak to się robi. O, tu też możemy zweryfikować maila. Tutaj musicie kliknąć niebieskie okienko. Your email was chyba good. OK, phone number. O, nie chcę. Nie chcę podawać swojego numeru, wybaczcie mi. Czekajcie, bo tu się rejestrujemy, a tu się logujemy. OK. Chyba nie będę musiał podawać swojego numeru telefonu. Pamiętam. Dobra, to wy sobie go podajcie, bo ja mam tylko jeden numer telefonu, który jest już używany. Ale no tam nie ma nic trudnego, tak? Będziecie wiedzieli. Chyba, że przejdziemy zaraz na mój portfel, który jest jakby moim głównym portfelem na Coinbase, dobra? Dobra, to ja to zatrzymam teraz i wam się teleportujemy na mój dobry portfel. Poczekajcie. OK, teleportowaliśmy się. Od razu tutaj was przeproszę za ten czerwony kwadracik, prostokącik, który się wyświetla w lewym rogu ekranu, w lewym górnym rogu ekranu, ponieważ tutaj na AirDripsie będzie, jak się zalogujecie już, do tego przejdziemy zaraz, będzie po prostu pokazywała mego maila prywatnego, a nie chcę, żeby ktoś go widział, więc dobra, to jest po prostu wasza strona główna, jak zalogujecie się na Coinbase. Tu macie wasze coiny, ja mam trochę ich mało. To jest z takich aplikacji na telefon, ale to dłuższa historia. I resztę trzymam w innym portfelu, także spoko. Nie myślcie, że teraz zarobiłem dopiero. Okej, okay, no to jest po prostu portfel, którego będziecie potrzebowali, bo nie ma innej opcji, żeby wypłacać na tej aplikacji. Aplikacja się nazywa AirDrips. Podam nazwę z reflinkiem oczywiście. Podam nazwę z reflinkiem w opisie. I co, przejdźmy do zbierania, tak? Zbieranie, pokażę wam jeszcze tylko transakcję. Możecie zobaczyć, ile transakcji już tutaj wykonałem. Właśnie. Nie kierujcie się tutaj, że liczba to 33 tysiące Satoshi, bo tak naprawdę, jak wiecie, w details tych Satoshi jest 180 tysięcy prawie. Także tu nie wiem, czemu tutaj pokazuję coś innego, a w details, czyli w szczegółach, macie coś innego. I to, co macie w szczegółach, tak naprawdę powinniście dostać. OK? To jest proste. Moim zdaniem. OK, to teraz przejdźmy. Chyba coś popsułem. Co to jest? Tu wiecie, dashboard. O, właśnie. Dobra. OK, to teraz przejdźmy do zbierania Satoshi z tej oto strony. Zobaczcie, tutaj na głównej stronie, to jest wasza główna strona, która wam się poświetli. Musicie się zalogować, aha, jeszcze powiem wam, że musicie się zalogować tylko i wyłącznie za pomocą Facebooka. Nie ma innej opcji, tylko Facebook. Także jeżeli nie macie Facebooka, to polecam wam założyć go. To najwyższa pora. OK. Jeśli już wejdziecie sobie na Retripsa, zjeżdżacie tutaj w dół, to macie swoje tam balans aktualny, ile macie, mam tyle. Jakieś tam staty śmieszne, różne, tak? OK.
Tutaj mamy strony, na których będziemy zarabiać sobie Satoshi Bitcoin Cash. Przypominam, że to są tylko Bitcoin Cash, że to jest tylko sam Bitcoin Cash. Coinbase możemy wyłączyć. Teraz co robimy? Tutaj, gdzie macie okienka przy zakładce Action, musicie wszystko sobie pootwierać, tak jak ja, kółeczkiem od myszki, czy tam jak wolicie. I teraz tak, Paid Books. To są książki, które możecie sobie, nie musicie ich czytać, musicie po prostu wybrać sobie jakąś książkę, dajcie tutaj Chosa Book, włączacie sobie reklamy, obojętnie w jaką książkę wchodzicie, moi drodzy, to jest obojętne, możecie sobie wejść na przykład w to, zapamiętajcie, to raz na zawsze, albo możecie po prostu wracać do tego filmu, zjeżdżacie sobie, już w wybranej książce musicie sobie zjechać w dół, w dół, w dół, w dół, aż pojawi wam się tutaj takie okienko po lewej, Airdrips, congratulations, you won tyle i tyle Satoshi. Wszystko jest pokazane. Musicie wypełnić captcha. To niebo samochodów, to znaki drogowe. Potwierdzamy. Na Airdripsie ile było? 109 tysięcy, tam było 200 coś, teraz mi przyszło. 109 641, czyli potwierdzone. Wszystko się zgadza. Zalicza nam to. Teraz tak. To jest w niektórych stronach, musicie wejść gdzieś. Na przykład tam, gdzie jest ta książka, musicie wejść w jakąś książkę. Tutaj mamy Tubers TV, to jest strona z filmikami. Możecie sobie tak samo, musicie wejść na jakiś filmik, nie będzie ten. Nie musicie go właśnie też odpalać, takie same książki nie musicie czytać, zjeżdżacie sobie w dół. Kolejne okienko, Airdrips. Tutaj możecie zobaczyć, odbieracie nagrodę, stwierdzacie, że jesteście robotami znowu. Musicie zaznaczyć samochody, pojazdy. Nie wiem, czy motory też się zaliczają jako pojazdy, tego nie jestem pewny. Dobra, tutaj czekamy 10 minut. Są dwie strony, które nam dają co 10 minut Satoshi, a reszta jest co 5. Także sobie to tak poukładam. Blockchain. Tu są informacje, w których nie musicie nigdzie wchodzić. Otwieracie tylko tutaj ten blockchain stats. Otwieracie go, zjeżdżacie w dół i od razu macie to okienko, które potrzebujecie. I tutaj czas zaczął się znowu odliczać na początku. Game of Weight Loss. Też zjeżdżamy sobie na dół, tu też nigdzie nie musimy wchodzić. Odbieramy, zatwierdzacie, że nie jesteście robotem. Samochody osobowe zaznaczacie, weryfikacja, bang, wszystko działa. Dalian Games, też tu chyba z tego co pamiętam nigdzie nie trzeba wchodzić, tylko zjeżdżacie sobie na dół. Tutaj jest Airdrips, odbieracie nagrodę. No, tak jak może widzicie, że to dosyć sporo daje nam tak Satoshi, ta aplikacja, uwierzcie mi, że daje dużo więcej czasem. Support tej aplikacji, ludzie naprawdę, jeśli jest jakiś problem, to ci ludzie naprawdę pomagają. Nie tak jak w niektórych aplikacjach wcześniejszych, z których korzystałem, tam nie ma w ogóle żadnego odgłosu od tych ludzi. Tutaj jeszcze tylko przepraszam, ale musimy. Tutaj w tym A Bit of News, czyli jakby w ostatniej tej karcie, bo na tej ostatniej stronie musicie wejść w jakiś news, na przykład w ten. Ja zawsze wchodzę w ten, nie wiem czemu. I tutaj macie poniżej kawałeczek, kolejne okienko. Tak jak mówię, strona jest naprawdę fair, ludzie są, że tak powiem, fair, nie jest to żaden scam, jest 100% legit na stronka. Tak jak mówię, no. Ludzie, którzy tam pracują, są naprawdę bardzo w porządku, bardzo szybko załatwiają sprawy. Na przykład wypłatę musicie zgłosić w poniedziałek, tam chyba do 10 czy do 12 po południu czasu polskiego. W środę dostajecie wypłatę. Dzisiaj mamy czwartek, ja jej wczoraj nie dostałem. Napisałem dzisiaj, dostałem ją po 2 minutach, także bardzo spoko ludzie. Przykładają się do tego, co robią, nie oszukują. Strona daje dużo z tych satoshi tak naprawdę. Tyle nie dam, że CoinPod tak naprawdę. Czyli ta wcześniejsza aplikacja, pierwsza w sumie, którą pokazywałem, wam tyle nie da co ta, więc naprawdę ją polecam. Zostawię ryflinka w opisie, żebyście się rejestrowali z mojego linka. Tak jak mówiłem, tylko przez Facebooka można się zalogować. Nie ma innej opcji. Tak samo nie ma innej opcji, tylko wypłaty na Coinbase. To też już mówiłem na początku filmu. A więc no, w sumie wszystko wam pokazałem, wszystko już wiecie, tak? Jeżeli chcecie odbierać. Jeśli chcecie tu zbierać, pamiętajcie, że jak macie stronę Paid Books, to musicie wejść w książkę i tak samo musicie wejść w filmik na Tubers TV i tak samo musicie wejść w jakiś news na A Bit of News. Czyli w sumie na pierwszej, drugiej, ostatniej stronie musicie wejść gdzieś jeszcze, a pozostałe trzy wam dają jakby na głównej stronie.
Także na spokojnie to sobie zobaczcie ten filmik. Od początku do końca, powoli, zróbcie wszystko ze mną, a naprawdę będziecie mogli sobie fajnie zarabiać. I teraz wam w sumie pokażę, jak ja wygląda moje zarabianie tak po tych trzech filmikach. Te trzy filmiki złóżmy w jedną całość, to są moje zakładki. Ja sobie otwieram tak. CoinPot, zobaczcie, otwieram sobie CoinPot. Bonus daję sobie tutaj, to wyłączymy, to niepotrzebne. Mam tyle zakładek i do tego jeszcze dorzucam cztery inne VC-tubowe krany. Także tak wygląda mój pasek zakładek praktycznie cały czas. Jest trochę tego więcej, ale to do tego może kiedyś dojdziemy, jeśli będziecie chcieli. I na przykład tak, no tutaj daję co 5, jest tak, co 15, przepraszam, te dwie co 10 i reszta co 5, także to sobie pyk, pojadę, dotąd dojdę, tu mi zostanie powiedzmy 6-7 minut, poczekam sobie, a czasem nie czekam i zbieram od nowa. Także to jest już w waszej kwestii, jak to wykonacie, jak będziecie sobie zbierać. Ja wam po prostu pokazuję, tak jak ja zbieram, jak ja zacząłem zbierać, już od jakiegoś czasu zbieram i jak dzięki tym właśnie wszystkim kranom, które tu widzicie, zacząłem sobie grać na giełdzie. Jeżeli chcecie jakieś odcinki typu jak grać na giełdzie, czy jak inwestować, czy coś, jakieś pytania na temat giełdy, kryptowalut, możecie pisać do mnie, i tak nie wiem o tym za dużo. Ale możecie do mnie pisać, postaram się odpowiedzieć. No dobra, ja nie przedłużam tego filmu, bo się rozgadałem znowu. Żegnam się z wami, to na tyle w dzisiejszym odcinku. W przyszłym odcinku pokażę wam może coś na telefon. Może, jeśli nie wszyscy są jakby przekonani do zbierania na takich kranach na komputerze. W sumie jak AirDrips tak samo działa na telefonie, jak i na komputerze. Także też możecie sobie na telefonie zbierać przez Chroma, czy przez jakąś inną przeglądarkę. Do CoinPota macie aplikację. Nie wiem tylko co z tymi apkami, tymi VC-tubowymi na telefonie, bo ich nie sprawdzałem. Ale z powodu tego, że to czasem wywala adres, to nie chce mi się tego sprawdzać na telefonie. Dobra, jeszcze raz mówię, że nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie proszę łapeczkę w górę, zostawcie może jakąś subskrypcję, to będziecie dowiadywali się więcej, gdzie, jak zbierać, gdzie, jak nie zbierać, gdzie, co założyć, gdzie, co postawić, gdzie, co zainwestować. No to wszystkiego będziecie się dowiadywać, jeśli tylko zostawicie suba. Jeśli będę miał ochotę nagrywać filmiki. Ale to na pewno. To się nie przejmujcie. Dobra. Także życzę wam jego dnia, wieczora, wszystkiego najlepszego i nie wiem, to wszystko. Trzymajcie się.